Tyle, mam nadzieję, na łódzkich ulicach, chociaż ciasno na Konstantynowskiej od Krakowskiej do Krańcowej. Włókniarze też wszystko na Struga do Legionów, a mnie jest również w ulicach Łódzkich i Czasach. Tak, kurwa. Przy Kopcińskiej. Janki Candle i Łóżnik. www.pachnącawyspa.com. Podobnego dnia życzy sponsor programu. Właściciel sklepów Gzela. Wędliny zborów. 13 SK News, Mateusz Kuczyło, 650 tysięcy złotych kary dla szpitala w Pszczynie. To wyniku kontroli NFZ po śmierci 30-letniej ciężarnej kobiety. Według prezesa funduszu wykryto liczne nieprawidłowości. Teraz wyniki trafią do prokuratury. Badane są Facebooki, tak jak dziś rzecznik Ministerstwa Zdrowia. A gdzie to się unika, bo to do Polski. Skończył się stan wyjątkowy w Szybnicy, ale skończył się nowy, bo zmiany, jak wprowadzenie rozporządzeń ministra spraw zewnętrznych i administracji. Hej, kolego! Wszystkie uczelnie przechodzą na naukę zdalną lub hybrydową. Utrzymujący się wzrost liczby zakażeń spowodował stopniową rezygnację z zajęć w kontakcie. Jak to wygląda na poszczególnych uczelniach? O tym reporter SK News Grzegorz Mich. Decyzję o wprowadzaniu zajęć online.